Cześć i siema, słuchajcie, dzisiaj razem z Underwater Passion zabieram was na deskę i pokażę wam kolejne fajne, historyczne miejsce. Do zobaczenia na wodzie. Słuchajcie, startujemy. Nasz cel podróży jest gdzieś w tamtą stronę, ale to wam zaraz pokażę dokładniej. Najpierw mam tutaj zadanie zwodować się. To jest zawsze najtrudniejsza część. Najłatwiej o wywalenie się. Słyszycie, jak za mną śpiewają ptaszki? Posłuchajcie przez chwilę. Mało zbliżamy się do naszego celu, ale zanim tam dopłyniemy, to opowiem wam parę takich ciekawostek o tych deskach. Czym one tak naprawdę są, bo wielu z was się zastanawia nad tym. Deska, na której płynie, to deska SUP. Z angielskiego Stand Up Paddle. To są takie pompowane deski, które po napompowaniu są twarde, jakby były zrobione z plastiku. Są naprawdę zadziwiająco twarde. Mieszczą się one w plecakach takich turystycznych, podróżnych. W zestawie zazwyczaj jest deska, plecak, wiosło, pompka i czasami kamizelka. Ich ceny, na przykład w Decathlonie, zaczynają się już od 1000 zł. Ja pływam na niej już drugi sezon. One są fajne, bo zastępują w pewnym sensie nawet kajaki. My śmigamy po rzekach, po spływach, tam gdzie ludzie spływają kajakami. Tak naprawdę już teraz nad większymi jakimiś akwenami, jeziorami, rzekami, nad morzem można te deski wypożyczać. Ja sam tak na początku robiłem. W tamtym sezonie wypożyczałem te deski, a pod sam koniec sezonu, pod sam koniec lata, kupiłem już swoje. Wypożyczenie takich desek, jeżeli dobrze pamiętam, to około 140 zł, jednej na weekend, o tak. Jednej na weekend, czyli na dwa dni, z całym wyposażeniem, z wiosłem, kamizelką, z wszystkim. I z takim krótkim jakby przeszkoleniem, jak na tym pływać. Pewnie też wielu uważa to z was za trudne, stanie i pływanie na tej desce. Ja się nauczyłem utrzymywać równowagę w półtorej godziny, w godzinę. Po 3 godzinach to potrafiłem już skakać na desce, w sensie rozpędzać się z brzegu i wskakiwać na nią, no, różne dziwne fikołki. Nie jest to takie wcale trudne. Deska tylko musi być dobrze dobrana do waszej wagi. Te deski, którą ja teraz mam tutaj, o, ona jest taką deską bardzo uniwersalną i standardową. Jest szeroka, okrągła, są różne typy desek do różnych rzeczy. Niektórzy się na nich ścigają, inni robią akrobacje. Inni jeszcze pływają turystycznie, tak jak ja teraz. Jesteśmy na miejscu. Jesteśmy na jeziorze Miedwie w okolicach Stargardu. Popłynęliśmy tutaj dzisiaj, aby pokazać wam ten tajemniczy obiekt zbudowany na wodzie. Jest to niemiecka torpedownia wzniesiona w czasie II wojny światowej. Testowano tutaj torpedy lotnicze na potrzeby Luftwaffe. Dokonywano próbnych strzałów nieuzbrojonymi torpedami, następnie je wyławiano i poddawano kalibracji. Torpedy były łapane przez specjalne sieci, rozstawiane przez kutry zwane poławiaczami torped lub podnoszone z dna przez nurków. Stacjonowało tutaj kilka poławiaczy torped, barek transportowych oraz motorówek. W 1945 roku, gdy zbliżała się Armia Czerwona wraz z frontem, Niemcy zatopili znaczną część tego sprzętu w jeziorze i do dziś na dnie spoczywa wiele elementów tego taboru. Trzy kilometry dalej, w głąb lądu, leży wieś Bielkowo, gdzie był umiejscowiony obóz pracy przymusowej. Więźniowie z tego obozu zbudowali samą torpedownię, a potem w czasie wojny montowali również torpedy. Pracowali tam Polacy, Rosjanie i Francuzi.
W jeziorze Miedwie dokonano w ostatnim czasie też unikatowego znaleziska. Znaleziono właśnie jedną z tych torped lotniczych, którą tutaj testowano. Była to torpeda z serii F5 i ważyła ponad 700 kg. Z torpedy wyciągnięto też bibułkę z zapisem drogi, jaką ta torpeda przebyła oraz sam sprawny rejestrator. Jestem już na torpedowni, oblecimy ją całą dookoła, pokażę Wam w całości, jak ona wygląda. Idziemy najpierw w stronę sterowni, tutaj gdzie odpalano torpedy. Trzeba bardzo uważać, bo tutaj są wszędzie dziury. Zobaczcie, czerwona cegła, budownictwo niemieckie, mamy pewność. Zobaczcie, jakie dziury, wszędzie dziury. Trzeba naprawdę uważać. Wchodzimy do środka. Tutaj. W tym miejscu odpalano torpedy. Jedno stanowisko, a tutaj zaraz obok kolejne. Torpeda była spuszczana tutaj w dół na tym metalowym stelażu i odpalana. Tutaj widzę, jest miejsce, z którego odpalano torpedy. Został jeszcze stelaż, a tutaj jest kabel zasilający. Więc na pewno w tym miejscu odpalano torpedy. Pójdziemy dalej. Po odpaleniu torpedy można było ją obserwować z tego miejsca, z tego punktu widokowego. Tutaj widać całe praktycznie jezioro z tej strony. Wyobraźcie sobie to. Jeden żołnierz odpala torpedę w tamtym miejscu. Wy tutaj stoicie i widzicie, jak ona wypływa i płynie. Zobaczcie, jakie tutaj są wielkie stalowe wrota. One były zamykane na bank, bo innej opcji tutaj nie widzę. Z drugiej strony identyczna konstrukcja. Dach chyba już nie ocalał, ale podejrzewam, że to pomieszczenie było zadaszone. Idziemy dalej. Zwiedzamy dalej. Pokażę Wam, jak wygląda reszta obiektu. Z każdej strony torpedownia była oświetlona. Są to pozostałości, te maszty po oświetleniu. Jak widzicie, całość jest otoczona barierką, a tam, w tamtym miejscu, gdzie zaraz dojdę, to zaraz Wam pokażę, o tu są pozostałości mola. Czy jakieś kładki, dzięki której można było się tutaj dostać z lądu, bo ląd jest naprawdę blisko. Specjalnie ją tak zbudowano. Ile to jest? Może 20-30 metrów z lądu. Tutaj są filary. Widać je pod wodą. Nie wiem, czy kamera to zauważy. Ja to widzę gołym okiem. W tym miejscu były schody. To jest pozostałość po nich. I jak widzicie, filary po molu. Tam jest teraz i wtedy też była jednostka wojskowa. Przejdziemy teraz troszeczkę w to miejsce. Tutaj jest jakiś budynek. Powiem szczerze, nie wiem, do czego on służy. Dla mnie jest to zagadka. Wygląda jak taka mała jakaś stróżówka. Co jest w środku? Spójrzmy, co jest w środku.
dwa krzesełka plastikowe. Czyli można sobie tutaj siąść i zrelaksować się, podziwiać widoki. Ale dobra, my tego nie robimy. Trzeba iść dalej, pokazać wam całą resztę. Słuchajcie, cała ta torpedownia jest zrobiona z betonu i stoi ona na drewnianych, dębowych filarach. Z podwody, z ujęć podwodnych podczas nurkowania fajnie to wszystko widać. Wszędzie tutaj są otwory. Zaraz tutaj dzisiaj takie widziałem. Jak widzicie, trochę to wszystko zarosło. Natura sobie radzi jak może. Wyrosły nawet tutaj drzewka. Gdzieś tutaj była taka kratka. O, tam. Już wam pokazuję. Tam na dole widać wodę, ale idzie echo. Hans! Führer frei! Schneller, schneller! To była kolejna wyprawa specjalnie dla was, ode mnie, no i od Underwater Passion. Jeżeli podobają wam się takie wodne podróże połączone z ciekawą historią i z ciekawą opowieścią, to zostawcie łapkę w górę. No i co? Z mojej strony to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!